Hej, mam na imię Iwona i zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Będzie to wrap-up, czyli podsumowanie miesiąca października. Nie wiem czemu, za każdym razem mówiłam wrzesień, może dlatego, że ten październik tak szybko mi minął. Ja nie wiem, gdzie on się znalazł, po prostu... A już jest, jak to nagrywam, 7 listopada i tak samo jak Wy to oglądacie. Więc kolejny miesiąc znowu przemija. Dzisiaj będzie podsumowanie, czyli to, co czytałam. Przeczytałam 2, 4, 6, 8 książek. To nie jest źle, ale chciałabym, żeby było lepiej. Chociaż jestem z siebie dumna, bo miałam tyle rzeczy w październiku, tyle rzeczy się działo, tyle rzeczy się robiło, że przez chwilę myślałam, że przeczytam 2 książki i to będzie wszystko. Dobra, lecimy pierwszą książkę, którą przeczytałam, w sumie bardziej odsłuchałam, dlatego mam telefon, bo tu mam na Lubimy czytać jeszcze zaznaczone. Gwiazda wieczorna wschodzi, Brandon Mull, Baśniobór, część druga. Jest to historia, druga część Baśnioboru, historii Kendry i Seta, nastolatków dzieciaków, które trafiają do swoich dziadków. W pierwszej części trafiają tam na wakacje, w drugiej części również tam są na wakacje. I właśnie to niesamowite, że ta akcja się dzieje przez wakacje. Czyli jak to jeszcze słuchałam, to początek października, końcówka września, to ja jeszcze miałam wakacje. Więc dla mnie to było idealne połączenie moich wakacji z ich wakacjami. Akcja w drugiej części... tak się toczy, tam się tyle dzieje, że po prostu nie dało się przestać tego słuchać. Jest mega wciągająca, bardzo dobrze się ją słuchało i po prostu te rzeczy, te wydarzenia były tak niesamowite. Och, polecam. Po prostu jak mi się przypomniało, to aż zachciało mi się czytać część trzecią. Nie rozpoczęłam jej słuchać, bo chciałam czytać wersji papierowej, ale chyba jednak będą dalej odsłuchiwać, bo no, nie kupiłam już tych części, a biblioteki są zamknięte. Chyba. Pozdro. Tak mi się wydaje. Więc polecam Wam bardzo ją czytać. Jest to niesamowita historia fantastyczna, gdzie znajdujemy się w fantastycznym ogrodzie. Dzieciaki widzą je ludzie poprzez wypicie mleka. I ten baśniobór jest w stanie zagrożenia. Zagrożenia, że po prostu on ulegnie, upadnie. O, upadnie ten baśniobór. Nie chcę Wam nic więcej zdradzać, bo to już jest druga część. Bym spoilerowała w pierwszą część. Dlatego czytajcie, bo to jest niesamowita lektura. Drugą książką, którą czytałam, którą w sumie czytałam połowę we wrześniu, połowę w październiku, jest to Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Jest to książka z pod końca XIX wieku, początek XX wieku, ale tak mi się pięknie czytało. Jest to taka piękna historia, piękna opowieść. Na pewno Znachora kojarzycie z telewizji, bo tyle razy ona ci w telewizji, że to było niemożliwe, żebyście w dzieciństwie na przykład go nie oglądali. A tutaj część książkowa, powiem tak, 95% sytuacji zgadza się z książką, to co było w filmie. To jest niesamowite, dopiero co tam jest... są małe rozróżności, to jest pod koniec filmu. Ogólnie opisy, są tu tak piękne opisy. Mamy piękną książkę właśnie z tego pogranicza wieku, napisaną w pięknym stylu. No po prostu to się przepięknie czytało. Kolejną książką, którą czytałam, jest to książka Trzy kroki od siebie, pani Rachel Lippincott, Miki Dautry i Tobias Iconis. Jakoś tak, mam nadzieję, że aż za bardzo nie poprzestawiałam tych nazwisk. Jest to piękna historia o młodych osobach, które mają mukowiscydozę, które dużą część swojego życia spędzają w szpitalu. Poznajemy Stellę. Tu jest Stella, tu jest Will. Stella w tym szpitalu, w którym przebywa, jest od któregoś tam roku życia. Przez całe życie czeka na przestrzep płuc. Wzrośnie szansa na przeżycie, na dłuższe życie. W tej chwili jej wydolność płuc jest na 30%. Trafiła do szpitala, nie mogła pojechać ze swoją klasą na wycieczkę ostatnią szkolną, ponieważ złapała jakąś bakterię i musiała znowu trafić do szpitala. Tutaj jest Will, który ma bakterię, która jeżeli zarazi nią Stellę, to ona zostaje nie wykasowana właśnie z tego programu, że może mieć przestrzep płuc. Chłopak się tuła od jednego do drugiego szpitala, ponieważ jego mama jest dość bogata i szuka wszystkich możliwych sposobów, żeby chłopak przeżył.
Ja przy tej historii płakałam. Jest to tak piękna historia. Pokazuje, jak młodzi ludzie muszą już myśleć o tym, że kogoś nie mogą dotknąć, że nie mogą się przytulić do drugiej osoby bardzo bliskiej. Między osobami, które mają covidozę, one się właśnie nie mogą razem nawzajem dotykać. Po prostu czytajcie, bo piękna historia. Kolejną książką, którą czytałam, to są teraz książki wybrane przez moją przyjaciółkę do... Teraz te trzy, które wam pokazuję do wrap-upu, bo przeczytałam tylko te trzy książki. Resztę nie przeczytałam, co mi wybrałam. Zaczęłam tam czytać, ale jestem w połowie jednej. To są Latawce pana Romana Gerwego. Latawce, jest to piękna historia o chłopaku, który się nazywa Ludo. Mieszka on we Francji, w małej miejscowości. Jego wujek tworzy latawce i tu właśnie jest też przepiękne porównanie, że łatwiej, lepiej stworzyć latawcę niż człowieka, ponieważ latawiec się nie zmienia, jest wciąż taki sam, a człowiek wraz z biegiem czasu się zmienia. Nie tylko wyglądowo, ale też psychicznie, duchowo, ogólnie na wszystkich możliwych aspektach. Jest to przepiękna książka, pięknie napisana, bardzo dobrze mi się ją czytało. W ogóle dla mnie to był ogromnym plusem, że to się dzieje w okolicach II wojny światowej, jak również podczas II wojny światowej. Poznajemy tutaj też dziewczynkę, która jest z Polski, nazywa się Lila. Pochodzi ona ze szlacheckiego rodu i właśnie zaprzyjaźnia się z Ludo. Początki, jak się zaprzyjaźniają, to było, że ona przyszła na polanę, gdzie akurat chłopak jadł poziomki, czy zbierał poziomki, odpoczywał. I ona do niego usiadła i powiedziała, że ona te poziomki chce, czy jakoś tak, jedli te poziomki. I Ludo później przez kilka lat przychodził tam codziennie z koszykiem poziomek, albo z jeżyn, albo z innymi jagodami, właśnie czekając na tą dziewczynkę, która się nie pojawiała. I tak się akcja toczy, dzieje. Polecam, nie chcę więcej mówić, bo musicie sami tą książkę odkrywać. Piękne opisy i po prostu przy okazji też dowiadujemy się o tym, jak Francuzi podchodzili do tematyki II wojny światowej podczas II wojny światowej. Czytajcie, bardzo fajna książka. Trzecią książką, którą właśnie przeczytałam z tego TBR-u mojej przyjaciółki dla mnie, jest to książka Pandemia pana Pawła Kapusty. Jest tutaj zbiór reportaży pisanych właśnie podczas pierwszej etapu fali pandemii w Polsce. 21 różnych osób wypowiedziało się, co u nich się dzieje w danych dniach. Mamy osoby, które są powiązane ze szpitalem, na przykład pielęgniarki, osoby, które jeżdżą, sanitariusze z karetek, lekarze. Mamy również ekspedientki w sklepach, osoby, które właśnie w sklepie pracują, nauczycieli. Bardzo obraz osób, które właśnie, normalnych osób, które musiały jakoś sobie poradzić w trakcie kwarantanny narodowej, jak również w trakcie COVID-u, jak go przechodziły. Na koniec mamy też rozmowę z czterema polskimi profesorami, między innymi z profesorem Szumowskim, z profesorem Marcinem Królem, z profesorem Orłowskim i z profesorem Krzysztofem Simonem. Profesorzy byli z różnych dziedzin, właśnie z ekonomicznych, z medycznych, i z jakichś tam, jeszcze już teraz nie pamiętam, bardzo dobra książka. Teraz może mam jej nie radzę czytać, bo raczej powinniśmy się odprężać właśnie, jak się skończy ta druga nasza fala pandemii. To naprawdę bardzo dobra książka, bardzo fajnie napisana. Będzie ona doceniona pewnie troszkę później, bo teraz jesteśmy wszyscy przesyceni pandemią. Tak myślę, że za kilka lat trafi do wielu osób, bo pan Paweł po prostu ma bardzo fajny styl pisania, który się chłonie. Kolejną książką, którą ja pochłonęłam, jest to Hopeless pani Kulan Huber. W książce już mówiłam, tutaj książka pięknie napisana. Tyle niemożliwych do wydarzenia się historii dla jednej osoby. Tutaj się dzieje, bardzo dobrze mi się czytało. Nie uważam, że z czegoś tu byłoby za dużo, czegoś za mało. Po prostu bardzo fajnie wyważona książka, idealna właśnie taki teraz jesienny wieczór. Trochę romans młodzieżowy, trochę tajemnicy, odkrywania, takiej walki o siebie, o swoje ja. Bardzo ładna książka, bardzo dobrze mi się czytało. Kolejną książką, to będzie chyba najgorsza książka
tego roku, tak mi się wydaje. Jest to książka pani Charlotte Bronte Secret. Jest to zbiór, ponieważ nie są tutaj wszystkie wykorzystane opowiadania w tym zbiorze wcześniejszym, w tym zestawieniu tych opowiadań. Są to historie, które pani Charlotte napisała, jak była młoda, z tego co się orientuję, z tego co tu było napisane. Mamy właśnie tytułowy sekret i tam kilka innych. I jak dla mnie akcja w tych opowiadaniach bardzo skakała, nie była tak, no, po prostu mi się nie podobały i tyle. Nie mogłam też się w nich odnaleźć, było dużo różnych postaci, dużo osób. Te nazwiska w ogóle mi nie zostawały w głowie. W jednym opowiadaniu jedna osoba nazywała się tak, w drugim ta sama osoba nazywała się tak, a w trzecim jeszcze inaczej. Po prostu dla mnie to było za dużo. Mi ona się nie podobała, jej nie będę polecała. Z chęcią przeczytałam inne książki pani Charlotte Bronte albo jej rodzeństwa, ale to odkładam zapomnienie. I ostatnią książką, którą przeczytałam, którą mi się udało przeczytać w tym miesiącu, z czego się ogromnie cieszę, bo ostatni dzień myślałam, że no nie dam rady tego już przeczytać, jak był ostatni dzień października, jest to pierwsza część na Tolkiena trylogii Władcy Pierścienia. W ogóle okładka jest cudna i wnętrze też jest cudne. Dobra, troszkę długo ją czytałam, bo jednak jest to dość dużo stron, ale to jak pan Tolkien pisze, to nie jest proste, to nie jest proste do czytania, ale to jest przepiękne. Uważam, że każdy z nas powinien przeczytać właśnie jakąś książkę pana Tolkiena. Ja wcześniej czytałam Hobbita, a za Władcę Pierścienia, Bractwo Pierścienia próbowałam się zebrać kilka lat i mi to nie wychodziło, ale w końcu w październiku przeczytałam pierwszą część, drugą bym chciała przeczytać teraz w listopadzie. Historia, gdzie są hobici, gdzie są elfowie, gdzie jest czarodziej, gdzie są krasnoludowie, gdzie są ludzie. Jest tak pięknie napisane, jest tak pięknie opisane Śródziemie, te historie, to zakończenie, środek, no po prostu piękne opisy, piękne dialogi. Wszystko jak dla mnie tutaj jest piękne, dlatego jak tylko macie trochę więcej czasu teraz, to przeczytajcie, bo to jest tak śliczna historia, że warto znać ten pierwowzór do filmu, tę adaptację pewnie oglądaliście, a książkę może już niekoniecznie, bo jednak to odstrasza, ale to leci, to naprawdę, ale cała historia, całość jest piękna. Okej, okay, i to są wszystkie książki, które przeczytałam w tym miesiącu, które przeczytałam w październiku. Jestem z siebie dumna, bo 8 książek to jest dobra liczba, jak na miesiąc, w którym studiowałam, w którym się uczyłam. Ja po prostu wiem, jak czytam książki, więc ja jestem z siebie zadowolona. I cóż, jak któryś z tych książek czytaliście, to powiedzcie mi własną opinię, co tam o nich uważacie. A ja już kończę, mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, do zobaczenia później i zostańcie ze mną na dłużej. Bye, bye.